Siemanko, witajcie na kanale Git, z wami dzisiaj Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na test bardzo ciekawego głośnika bezprzewodowego, mocnego konkurenta dla Sony i JBL. To Tronsmart Element Mega. Standardowo nasz test rozpoczynamy od prezentacji zawartości zestawu, bo mamy tutaj absolutnie wszystko. Kabel do ładowania, USB, micro USB. No może prawie wszystko, bo nie ma ładowarki, takiej końcóweczki, co by można do kontaktu wcisnąć. Dokładnie. Kabel jack, 3,5 mm. Przyda się, jak będziemy chcieli przewodowo połączyć. Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi. I oczywiście Tronsmart. Z opakowania głośnika Tronsmart Mega przemawia do nas dumnie 40 W. Za chwilę to zweryfikujemy. Na pudełku też kilka informacji o technologiach, które zostały tutaj zastosowane, ale na opakowaniu skupiać się nie będziemy, lecz na głośniku Tronsmart Mega, który mierzy 193x57x82 mm. I waży? 662 gramy. I powiem Ci, że ten ostatni parametr najbardziej mnie cieszy, bo jak głośnik jest troszkę cięższy, to już możemy się spodziewać, że nie będzie wcale źle grał. Tak, że ale coś mocniejszego ma w środku. No czuć tutaj, że te przetworniki jakieś ciekawe tam zaplecze technologiczne kryją. Moi drodzy, najbardziej zewnętrzna konstrukcja to przede wszystkim maskownica, która otacza nam cały głośnik. Maskownica metalowa, co jest najistotniejsze. Z przodu, z tyłu, z boku, wszędzie mamy tę maskownicę metalową. Od razu jak zauważymy takie wgłębienia tutaj w tylnych partiach, możemy spodziewać się, że jakbyśmy to gdzieś podwadzili, to pewnie całą tę maskownicę będziemy mogli ściągnąć i dostać się do przetworników, które zostały tutaj zastosowane. Spore logo Tronsmart na froncie, na spodzie dwie gumowane nóżki, w tej chwili jeszcze z folią, więc głośnik będzie się ślizgał, ale na tych gumowanych nóżkach już stabilnie stoi. Generalnie to jest taka prostokątna, pudełkowa konstrukcja, więc on będzie sobie stabilnie stał, gdziekolwiek go postawimy. Bardzo podobny do X-Blitza Emotion, którego ostatnio mieliśmy. Jednemu się będzie taki design podobał, drugiemu niekoniecznie. W tylnych partiach mamy też kilka ważnych elementów. Jest oczywiście AUX, mamy włącznik, taki charakterystyczny mechaniczny przełącznik, slot na karty pamięci i gniazdo ładowania. Na górnym panelu z kolei przyciski do zmiany trybów, czyli oczywiście karta, Bluetooth lub line in, przewijanie utworów, play, pauza, odbieranie połączeń, kończenie. Mamy też wbudowany mikrofon. Od razu muszę powiedzieć, że to jest taki przeciętny element. Działa, ale bez szału. Mamy NFC i mamy, powiem Wam, bardzo wygodną regulację głośności. Jak zazwyczaj też, tak jak i Ty zresztą wolę, takie klasyczne wciskane przyciski, to tutaj ten panel dotykowy działa. W dodatku panel podświetlany. Więc w nocy spokojnie dostrzeżemy to, co się znajduje na tym panelu sterowania. Nie klikniemy może przez przypadek moda zamiast play, pauza. I co jest ważne, te przyciski są wszystkie dotykowe, więc no do takiej płytki trzeba się po prostu przyzwyczaić. Tak, ładnie to wygląda. Nie ma jakichś wodotrysków, kolorowych świateł. Ładne, białe podświetlenie. O, trysków, wodo. To już od razu nasuwa mi się na myśl to, że niestety nie ma żadnej informacji o wodoszczelności, więc wody bym unikał. Lepiej, żeby nam się nie zalał, bo nie wiemy, co się stanie. W Tronsmarcie mamy dwa przetworniki 20-watowe. Tak, o wielkości 53 mm i paśmie przenoszenia od 115 Hz do 18 kHz. Ciężko powiedzieć, czy te 40 watów w rzeczywistości się tutaj znalazło, no ale muszę przyznać od razu, że jest to głośnik naprawdę donośny. Tak, jak na swoje gabaryty, bardzo donośny. Jak go postawimy w takim pomieszczeniu jak tutaj, to spokojnie możemy je nagłośnić na jakąś taką imprezkę małą, domową, możemy go ze sobą zabrać. Na otwartej przestrzeni już niestety byłoby nieco gorzej, bo wtedy ten dźwięk się będzie gdzieś rozchodził i będzie gdzieś uciekał. Oczywiście dwa przetworniki zostały od siebie stosownie oddalone. Mamy też membranę pasywną, która będzie odpowiadać za fajnie pracujący tutaj basik. No ale tak co, na sucho będziemy tak opowiadać, panie Adsonie? Nie, nie ma co na sucho, nie? Na połowę na razie. No teraz na maksa może, nie? We'll be right back.
Panel dotykowy elegancko działa, nie ma z nim żadnych problemów, to od razu muszę podkreślić. I zauważyłem też, że mamy jedną głośność na smartfonie i jedną głośność na tym panelu. Może nie wybrałem jakiegoś idealnego utworu, który pokazuje scenę, który pokazuje wszystkie tony, ale słuchaliśmy w wielu kawałkach, w różnych gatunkach muzycznych. Dokładnie tak. Jak sobie radzi, panie Adsonie, twoim uchem na początek? Jeśli słuchamy tak do 70% jest naprawdę ok, słuchać ten bas, natomiast później no to już pasmo wysokie i średnie zaczyna iść naprzód, a bas gdzieś tam z tyłu, bardzo z tyłu. Tak jest, niestety na maksa, co prawda nie trzeszczy, nic nie harczy, elegancko wszystko słychać na maksa, ale nie ma niskich tonów, wtedy są po prostu wycinane. Natomiast od niskich wartości głośności, czyli już od tych 10%, jak sobie w nocy będzie pukało gdzieś przy łóżeczku, żebyśmy sobie słuchali przed zaśnięciem, to basik fajnie słychać i inne dźwięki też. I później już tam 50-70% nadal, naprawdę bardzo fajnie oraz i niskie tony, i średnie, i wysokie będą nam się zarysowywać. Co jest bardzo ważne, technologie, które zostały zastosowane w tym głośniku, spokojnie pozwalają nam słuchać przeróżnych pioseneczek, przeróżnych gatunków muzycznych. Tak, od rocka, po jakiś hip-hop, czy te twoje francuskie rapsy. Francuskie rapsy i polskie rapsy i inne rapsy, tak. To jest akurat głośnik, który radzi sobie z każdym gatunkiem muzycznym i to od razu trzeba podkreślić. Trzeba też podkreślić to, że może scena nie jest jakoś bardzo szeroka, nie jest to dźwięk 360 stopni, ale jak sobie go gdzieś tam postawimy w rogu, to będzie się naprawdę ładnie ten dźwięk rozchodził. I to jest bardzo ważne też, nawet jak stoi do nas tyłem, to i tak cały czas gra nieźle, chociaż te, wiesz, dźwięki idą w przód. No jest kierunkowy bardzo, no ale z takiej bryły nie da się tego inaczej. Nie da inaczej tego zrobić. Nie da się inaczej oczywiście tego zrobić. Mamy tutaj wbudowany akumulator o pojemności 3300 mAh. 3300, czyli jak ten smartfon, który tutaj trzymam w ręku w tej chwili, czyli Sony Xperia XZ3. No i w przeciwieństwie do Sony Xperia XZ3, on ma play on time, a nie screen on time, troszkę dłuższy, bo może sobie, słuchajcie, ten głośnik brzdąkać nawet spokojnie do 15 godzin. To jest naprawdę duży akumulator jak na takie gabaryty w głośniku mobilnym. No tak, z reguły jest sadzane około 2000 mAh, 2400, które pozwalają tam na około 10 godzin pracy, a tu wynik naprawdę zacny. Wynik naprawdę zacny i powiem wam szczerze, że jeszcze może być dłuższy, jak będzie sobie cicho brzdąkał, jak będziemy ciszej sobie słuchać. I może być krótszy, jak damy cały czas na tych 70%, to potem do tych 10 godzin maksymalnie może dobijemy i ciężko będzie przebić ten wynik. Głośnik, który ma też tutaj zastosowany Bluetooth 4.2, więc na połączenie ze smartfonami, na zasięg nie będziemy narzekać. Jest standardowy absolutnie, więc nie będziemy jakoś mocno się na tym skupiać. W pomieszczeniu spokojnie, przez ściany też jeszcze w miarę złapie, a na otwartej przestrzeni do kilkudziesięciu metrów, czyli też absolutny standard, gdy żadnych przeszkód nie będziemy mieli. To, co muszę podkreślić, to co mi się w tym głośniku podoba, to też to podświetlenie. Podświetlenie, które nie jest jakoś bardzo nachalne, w jednym białym kolorku, więc jest naprawdę delikatne, w nocy nas nie będzie razić, a przy okazji wszystko idealnie zobaczymy. Tak, za to ogromny plus. Nie rozwiązali tego jakoś tak, że porzucali niebieskie, jakieś różne światła, które naprawdę dokuczały. Zrobili to, tak jak cały głośnik, dość elegancko. Tak, nie ma tutaj żadnego podświetlanego, nie wiem, podświetlanych membran, przetworników i tak dalej, chociaż my mówimy o tym, że jest elegancki, a Burzyk powiedział, że mu przypomina akumulator od jego motocykla Suzuki GS. No ja nie wiem, gdzie on tutaj widzi akumulator. Nie mu się dzbanek podobał. Wazon. Tak, no jedni wolą dzbanki i wazony, a drudzy wolą takie pudełeczka. Słuchajcie, Tronsmart Element Mega to jest głośnik, który też przesadnie nie nadszarpnie waszego budżetu, bo w tej chwili możemy go dostać w AliExpress chociażby za mniej więcej 190-220 zł. Dokładnie, z wysyłką z Niemiec. Z wysyłką z Niemiec, no to wtedy powiedzmy, że mamy tę maksymalną granicę 220 zł, już bez cła żadnego, czyli za 220 zł mamy głośnik, który moim zdaniem wcale nie odbiega od Sony XB20 chociażby, a XB20 kosztuje 300. No, tam troszeczkę fajniejszy był basik, natomiast czy warto by było dopłacać 70 zł za Sony? Nie jestem tego taki pewien. Właśnie tutaj kurczę, ale Sony był cichszy też dużo. No. To nie jest bardziej maksymalną głośnością do Sony SRS XB30 powiedzmy, a jakością dźwięku do XB20. Tak. Dokładnie to, idealnie żeś to ujął. No tylko niestety tutaj już rozrzut cenowy byłby dużo większy, ale jeżeli chcielibyście zaufać marce Tronsmart, podobno zaufał też jej Luis Suarez, więc może jak lubicie gryźć różne przedmioty, to wtedy też was ten głośnik zainteresuje.
no to śmiało można pomyśleć o tym modelu. Ja wiem, że marka Tronsmart jest całkiem popularna, bodajże głośnik T6 często pojawia się chyba w komentarzach na naszym kanale. Też postaramy się tę szóstkę przetestować wkrótce. Na razie przetestowaliśmy głośnik Tronsmart Mega. Mi w nim tylko brakuje tego, że on nie ma żadnego IPX-a. Chociaż najdrobniejszego IPX-a. Tak, żeby można było go gdzieś przy grillu postawić, nie bać się o zachlapania. Bo tak, nie ma praktycznie do czego się w nim przyczepić jeszcze NFC. O tym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Mówiłeś na początku. Mówiłem? Mhm. Ja już nie pamiętam, o czym mówię na początku, te testy takie długie. Tronsmart Element Mega na kanale Git. Do zobaczenia. Cześć. Jest Git.